Witamy Was serdecznie, z tej strony Prozura i Daria. A dzisiaj spróbujemy czegoś nowego. Minęło trochę czasu i postanowiliśmy, że jednak zrobimy na próbę zamianę miejscami. Zobaczymy, jak Daria sobie poradzi, cwaniara. Wywaliliśmy generator, stwierdziliśmy, że to tylko opóźnia odcinki. Jednak 3 Pokémony to i tak zajmuje sporo czasu, więc bez zbędnego pierdzielenia lecimy. Tym razem to ja wybieram Pokémony i uwierz mi, wybiorę coś ciekawego. Zapraszam! Who's that Pokémon? To będzie idealne. Nie. Ale to będzie genialne. To będzie genialne. Dobra, zobaczymy, jak Daria sobie poradzi w 5 minut z narysowaniem fajnego Pokémona. Wybrałem jej coś ekstra. Na początek pierwsza generacja, potem to będzie rosło, żeby ci nie było za łatwo. Więc ja odpalam stoper. Lecimy. Już cię czytam, spokojnie. Dobra, najpierw ci przeczytam wygląd jego według strony. Jego szare ciało przypomina duży głaz. Wyrastają z niego dwie pary rąk. Dłuższa używana jest do podnoszenia ciężarów, krótsza zaś do obrony przed atakującymi. Dobra, witamy się z wami. Mały fail, jak widzicie, jest już gotowy rysunek. Jest to Graveler według Darii. Hey, that's pretty good! Będziecie mieli w rogu ekranu jego sylwetkę. Niestety nie nagrał nam się ekran, ale sami widzicie, że jest tutaj potencjał. Jest potencjał, więc teraz już zapraszam was do tego prawdziwego, pierwszego Pokémona. Who's that Pokémon? O tak, ale odpisuj tak normalnie, nie? Ten będzie kozak. Czytam ci jego wygląd i zachowanie, a potem ci będę opisywał sam z siebie według jego wyglądu, nie? Lecimy. Dobra. Nazywa się Slowbro. Jest Pokémonem dwunożnym, o różowym ciele. Coś dla ciebie. Jego pyszczek i pasiasty brzuch mają kremowy kolor. Na ogonie widoczna jest szaro-niebieska, podłużna muszla z kolcami. To Shellder, czyli inny Pokémon, który wgryzł się w część ciała Slowpoke'a i tym samym wywołał jego ewolucję. Co? Tego mi nie mów, bo to już w ogóle nie wiem, co to znaczy. Dobra. Jest Pokémonem dwunożnym o różowym ciele. Jego pyszczek i pasiasty brzuch mają kremowy kolor. A jest okrągły? Już ci mówię. Teraz odpalam sobie jego wygląd i ci mówię. Wygląda trochę jak... Czas. Taki... Pamiętaj o czasie. A, dobrze, że mówisz. Orzesz mordę. Dobra, tak o. Wygląda trochę jak taki mały... dinozaur po wylewie. Czyli jest taki bardziej okrągły, tak? Czekaj. Tak. Uznajmy, że to jest jego brzuch. Taki. Powiem tak. Ma głowę... A, to jest ciężkie, ej. Ma głowę taką półokrągłą, trochę jak Diglett. Nie. Taki wystający. Taki... Narysuj mu głowę po prostu. O, dobra. Coś takiego? Ta głowa, jego morda to jest taki trochę dziób, ale taki kaczy dziób, taki... taki otwarty dziób kaczy. Jakby. Otwarty kaczy dziób, tak? No. Nie poprawię, nie będziesz miała czasu. Dobra, czekaj, otwarty kaczy dziób. No. No powiedzmy, no. Tak, no. Takie coś? Czekaj. Nie. Znaczy tak, no. Ale taki bardziej jakbyś miała trapez. Jakby był na wprost ciebie. Ten kaczy dziób. Wiesz, o co chodzi? Czekaj, no już wiem. Dobra, kumam. Coś takiego? Czekaj. Tak. I niżej ma tak samo. O. I ma dwa małe ząbki. Takie dwa malutkie białe ząbki, bo to jest ten. Bo ma tam jęzor generalnie w środku, nie? Takie? Dobrze, miały być na górze. Może być, zostaw, jest idealnie. Zostaw. Takie bardziej szpiczaste. Dobra, okej, okay, tak. Zostaw taki udobnie, chodzi idealnie. Oczy ma duże, białe, z małą kropeczką w środku. Okrągłe. Dobra, i dziób ma połączony. Tak wiesz, że się łączy górny z dolnym, nie? Dokładnie. Uszy ma jak takie dwie muszelki zakręcone. Dawaj, no. Nie, takie połączone z tym. Z głową. No i o, dokładnie, no. Trochę, no nie, jest idealnie. Dawaj, szybciej, musimy przyspieszyć. Ręce ma takie dwa U, tak jak ty mi mówiłaś. Takie na ciele. No. Takie na ciele bardziej. On jest trochę grubszy, wiesz. Grubszy. No. Jest dużo grubszy. Musisz się spieszyć. Zostało ci ile? 2 minuty? Tak, równe 2 minuty ci zostało. Ej, zasuwaj.
Dwa U, takie z trzema pazurkami. Co, nie tak fajnie, nie? No, z drugiej strony to samo. Tak, tak i tak, dokładnie. Teraz mu rysuj brzuch. Taki gruby jest, na dole jest mega gruby. Okay. Taki, no, mega gruby jest. O, dokładnie! I teraz takie dwie masywne giry. Takie grube dwie giry, jak tyranozaur. Nie, czekaj. Tak. O czym ty mówisz? No takie giry, jak dinozaur ma, no. Takie, wiesz... Takie coś? Co to jest? Nie wiem, giry jak dinozaur. Masywna gira i dwa pazury ma. Dawaj drugą syrę, tak samo. Ja to kupuję, nie? Teraz tak o, brzuch ma taki w paski. Taki jakby, jak smok. Jak ja rysowałem smoka ostatnio, dokładnie. I to się mu kończy w połowie, tak w połowie ciała. Tu gdzie ma ręce, to mu się kończy tu. Czyli druga strona. Nie, od dołu do pasa, tutaj ma taki brzuszek, pyk. Dobra, olej to, leć dalej. Ogon ma, jak dinozaur, taki długi. I na ogonie ma wgryzioną muszlę z zębami. Tak ci powiem szybko. Taką morską muszę, taką największą muszę, jaką sobie wyobrazisz. Dokładnie. I dawaj tą muszę, taka jest, wiesz, pofalowana jakby. No dobra, okej, może być taka. I daj, ona ma kolce. I ma zęby, i ma oczy ma ta muszla. Dobra, niech będzie, powiem ci tak. Co ty mi mówisz, jaki to jest kosmos? I brzuch tutaj mu zakończ takim zaokrągleniem i masz koniec. Widzimy się z wami, jak będzie pokolorowany. To jest sobie z tej perspektywy. Dobra, powiem ci szczerze tak. Po pierwsze, świetnie się siedzi w tym miejscu. Po drugie, ja ci go może po prostu pokażę, co? No. Podejrzewam, że też są ciekawi. O Boże, mogłeś powiedzieć, że on jest taki krągły i spasiony? Cały czas mówiłem, że jest gruby, że ma grube nogi i grube rączki i jest grubaski. O Boże. Ale sam zamysł jest okej. Okay. Widzisz? I mówiłem, że kończy mu się brzuch tak w połowie od dołu. Mógłbyś powiedzieć, że jest w ciąży. No to dobra, następnym razem będę tak opisywał. Nie, powiem szczerze... Masakra. Coś, to ja nigdy nie brałam udziału w Pokemonach, nie oglądałam nic. Nie wyceniałam pojęcia, jak ona wyglądała. To jest genialne. Nie no, całkiem szanuję. Widzisz, kaczy dziób, nie wiedziałem, jak to opisać. Kaczy, ja też nie wiedziałem. Kaczy dziób na wprost, nie? Te zęby. Dobra, lecimy z następnym. Who's that Pokemon? Dobra, lecimy z następnym. Ja do ciebie generalnie wybieram wszystko, co jest różowe i piękne. Powiem ci tak, o, będzie podobny. Widziałaś pierwszego, więc masz spore uproszczenie. Powiem ci tyle, jest bardzo podobny do tego pierwszego. Okay. Bardzo podobny, więc już masz w głowie mniej więcej zarys. Z kaczką, tak? Tak. Okay. Dobra, odpalam stoper i zaczynamy. Leci już? Leci, Boże! Dobra, jest bardzo podobny do tamtego, nie? Okay. Już ci mówię, jest dwunożnym Pokemonem o różowym ciele, znowu. Na jego brzuchu widoczne są blado-żółte półokręgi, ułożone jeden pod drugim, na nogach zaś okręgi w tym samym kolorze. Uwaga w jego wyglądzie przyciąga bardzo długi język oraz masywny ogon. Lickitung się w ogóle nazywa ten koleś. Ma także parę rąk bez wykształconych palców. Na każdej jest jedynie pojedynczy mały pazur. Na twarzy widoczne są czarne małe oczy oraz duże usta. Mają... usposobienie podobne do Slowpoke'ów. To jest jakby kuzyn Slowpoke'a. Okej, okay, no. Czyli taki sam wygląd. Jest takim grubaskiem, takim smoczym grubasem. To dajmy go takiego... Coś takiego? Mówisz, że... A co to jest? No łapki. Łapki i ma duży język, tak? Bardzo dużo? Tak. Tak, dokładnie. Taki wielki ma jęzor, no. Kojarzysz tego Pokemona, co? Cwaniaro? Przyznaj się. Znaczy się... Chyba tak, ale nie jestem pewna. I co dalej? Ma taką otwartą japę, taką uśmiechniętą. Taką... Ale jak, skoro ma... No właśnie jest pod tym językiem mu dorysuj. Takiego banana, dokładnie, no. Jeszcze większy. On ma taki banan, że górę mu widać z twarzy. W sensie ust górę. Dobra, jest spoko, myślę. Coś takiego, no. Tak? Dokładnie. No. Ma dwa czarne oczka. Ta linia była spoko na tym języku.
No, dwa czarne oczka, stosunkowo szeroko od siebie. Oh, Jezu. Trochę dalej, no. Tak dalej niż kąciki twoich ust. Dokładnie, jedno tu. To jaką on ma głowę wtedy? Teraz ci pokażę, drugie tam. Dokładnie. Jak? I ma taką okrągłą u góry mordę, głowę w sensie. Takie jajko? O! No trochę mniejsze, no trochę mniejsze, taki bardziej płaski. Tutaj ma taki bardziej wybrzuszony, taki o, no, 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 no. Taki bardziej wybrzuszony? O, no, o, do, dokładnie. I tam połącz z tym językiem takim. Aha, dobra, to czekaj, tam będziesz od razu. Czyli to jest po prostu coś. Znaczy, no to jest przesada, bo to trochę wygląda jak waleń. Taki jest bardziej pyk i dopiero jest okrągły. Pyk? Taki, nie, w drugą stronę pyk. Taki wklęsły. Tu, o i tu okrągły. No, dobra, zostaw tak, jest git. Ręce zrób trochę niżej. I te ręce są takie dosyć masywne jednak, nie? Jednak masywne. Takie... W sensie są takie gluty, nie? Prawie tak duże jak język. Trochę mniejsze niż język, ale tak, takiego kształtu, no. I ma tak rozłożone jak samolot. Co? Tak jakby robił tak... Dokładnie. Zostaw. I to z drugiej strony tak samo. Ma po jednym maluteńkim białym pazurku. Dokładnie, dawaj drugi. To? Tak, jest bardzo gruby. No. Grubszy jest. Jest grubasem fest. Jest w ciąży, tak? Mówiłaś, że miał być w ciąży? Jest w ciąży. Nogi ma jak tamten, czyli też takie masywne. O. I ma taki jeden pazur biały. Taki jak stopa cała, tylko taki biały. Taki kapeć jakby biały, no. Powiedzmy, ale na szerokość jak ta noga. Trochę mniejszy. I płaski. Tak? O, dokładnie. I druga noga taka sama. Dawaj, bo czas. Robię co mogę. Ale wygląda. Dobra. Teraz tak o. Połącz tą rękę z językiem przede wszystkim. I jak ma brzuch, to ma takie jakby półokręgi żółte. Taki wzorek ma, takie półokręgi. Nie, no pokazuję ci. Półokręgi, takie o. No, ale przez cały brzuch. Aha, dobra. Takie, o, dokładnie, no. I te półokręgi są połączone, tak, takie, jakby takie księżyce ma na brzuchu, o, coś takiego. Dokładnie coś takiego, o, no. Dobra, no, coś takiego. Dobra, niech będzie git. I ma wielki ogon. Ogon ma tak jak całe ciało. Taki jest do góry i taki zwinięty. Kij. Powiem ci szczerze, on wychodzi mu aż zza głowy. Co? Ogon wychodzi mu zza głowy? Tak. Tu? Połącz to z nogą. Tak. I zza głowy mu wychodzi ogon. No. Tak, idzie do samego dołu. Nie. On jest taki zaokrąglony. Aha. Tak. Tak. I narysujesz taki pyk. Z prawej strony. Tak jakby to była wierzchnia warstwa, jak wąż się układa, nie? I tam odchodzi tutaj taki mały bąbelek. Taki cypelek musisz jeszcze narysować. To? Cypelek co? Taką końcóweczkę taką. No, o, dokładnie! Tak! Koniec czasu! Obłożenia! Idealnie! Jaki on jest zajebany! Powiem ci, każdy kolejny jest coraz lepszy. Naprawdę. Nie mam w ogóle wyobrażeń. Jest praktycznie identyczny jak ten pierwszy. Nie jest identyczny. No jest identyczny. Z tego opisu tak nie wynika. Widzimy się, jak będzie pokolorowany. Daria uznała, że jest to ostatni Pokémon w tym odcinku. Jest podobny. Naprawdę. Nie, ty opisujesz, nie mam pojęcia, jak to w ogóle wygląda. Możesz w to nie wierzyć, ale jest podobny. O Boże. Nie. Nie. Nie jest najgorszy. No jak? Przecież jest wszystko. Ma długi język. Ma kręgi na brzuchu. Ma kapcie. Ma ogon na pół ciała. Dla mnie jest bomba. Genialne to jest. Nie. Co, poddajesz się? Nie chcesz więcej? Tak. Kapitulacja. Nie, ja jestem rysownikiem, ale nie taki. Ciężko 5 minut, co? No. Jeszcze z opisu, którego w ogóle nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, no. To jest tak abstrakcyjne. Księżyce na brzuchu...
Kapcie na tym, a nie takie, mam już kupcie. Jak to było? Plastry miodu ze skrzydłami? Sorry, kombi. No ja też bym nie wzięła jak na skrzydłach, nie? Dobra. No ogon to w ogóle mnie rozwali, nie? Ale genialny jestem, co? Ale właśnie bardzo dobrze go narysowała. Bo ty rysowałaś na początku taki szpiciasty, jakby ci to powiedzieć, nie? I właśnie wychodzi zza głowy, no i mu też wychodzi zza głowy, bo on jest taki gruby i jak wąż się zabija, jest taki malutki, nie? No i to tak jest, czy my gry, to... Zadowolona? Nie. W każdym razie mieliście zamianę ról. W trzecim odcinku to Daria rysowała, a wy jak zwykle bierzcie udział w ankiecie, piszcie w komentarzach i zapraszam was na grupę i na Instagrama, żebyście mieli czynny wpływ na ten kanał. Także dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Nigdy więcej. Były podobne, były spoko. Trzymajcie się, cześć. Boże, genialne.